W tym wideo pokażę Ci, jak dodać w prosty sposób napisy do Twojego filmu na YouTubie. Wchodzę w pierwszy lepszy filmik bez napisów, klikam edytuj i pokażę Ci się taki widok. W prawym górnym rogu masz dostęp do napisów, klikam jeszcze raz, masz kolejne opcje, dodać napisy w opcji płatnej lub zrobić to samemu. Ja wybrałem język polski, możesz przesłać też gotowy plik, ale też opracować filmik na bieżąco, czyli utworzyć napisy w trakcie oglądania filmu. Łączysz przyjemne z pożytecznym. Czyli zaczynam tworzyć, po lewej stronie utworzyła się kolumna i w prostokąty wystarczy tylko wpisać tekst filmu. Puściłem wideo, słuchając to, co mówię i jednocześnie robię transkrypcję. Zabiera to nieco czasu, ale przy odrobinie wprawy możesz dojść do 6-7 minut pracy na minutę filmu. Jak zauważyłeś, to co wpiszesz z boku pojawia się na dole oraz na ekranie filmiku. YouTube ułatwia nieco sprawę, bo na dole widzisz grafikę fal dźwiękowych oraz masz jednorazowo jakieś 3 sekundy filmu do obrobienia. I teraz pokażę Ci kilkadziesiąt sekund, jak to wygląda w realu. Czerwony znacznik na dole możesz przesuwać i jednocześnie pokazuje na czerwono, który fragment filmu robisz. I dochodzę do końca filmiku. W tej chwili wpisuję call to action, ale jak zauważyłeś, pojawiły się też ekrany końcowe. Po lewej stronie w takim zielonym sweterku jest mój wizerunek zachęcający do subskrypcji w tym kółeczku. Po prawej kolejny film. No, zakończyliśmy. Możesz sobie przeglądnąć to, co zrobiłeś. Wygląda fajnie. Zapisało się to w wersjach roboczych. No, nie usuwamy tej wersji roboczej, bo i po co, ale klikamy w opublikuj. No i do boju, opublikował się język polski, prawda? Jak coś się jeszcze pomyliłeś, możesz edytować, możesz coś tam dopisać. No, próbnie dopiszę jedno, jakieś tam 2-3 wyrazy, żebyś zobaczył, na czym zabawa polega, czyli powiedzmy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Jeszcze raz opublikuj zmiany. Daję Ci tutaj jakieś ostrzeżenie, że zastępujesz coś tam i masz gotową wersję. Kliknijmy w film, żebyś zobaczył, jak to wygląda. Klikamy tu w napisy i widzisz, to, co wymęczyłem, to jest, ale powiedzmy, chcę napisy na chwilę wyłączyć. Napisy znikają, napisy się pojawiają, pojawiasz się i znikasz, mam na Twym punkcie bzika. Także na tym w sumie kończę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, na czym polega dodawanie tych napisów. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.